Zapewne nieraz zdarza wam się myśleć, że chcielibyście sobie znaleźć rozrywkę, dzięki której zabijecie czas w szkole bądź podczas oczekiwania na autobus, ale nie uśmiecha wam się czytanie książek czy szydełkowanie. Wolelibyście jednak spędzić ten czas podczas jakiejś dobrej gierki, prawda? Ale jakie mamy opcje grania poza domem? Przekonam się już za chwilę, ale coś tu jest nie tak. Czekajcie. Tak lepiej. Zacznijmy może od urządzenia, które posiada prawdopodobnie każdy, a ich nowi nabywcy mają już 5 lub 6 lat, a jest nim nasz smartfon. Do wyboru mamy 3 najpopularniejsze systemy, do których należą Android, iOS i Windows Phone. Tego ostatniego radzę unikać, ponieważ nie spotkał się z tak dużą popularnością wśród twórców jak pozostałe dwa, ale dzisiaj skupimy się głównie na Androidzie. Platforma ta posiada ogromną bibliotekę gier i praktycznie każdy znajdzie coś dla siebie. Niestety są to najczęściej gry, choć darmowe, to zawierają w sobie ogromną liczbę reklam i mikropłatności, bez których w późniejszych etapach nie będziemy mogli pchać rozgrywki do przodu. Trzeba także powiedzieć, że większość oferowanych gier to tak zwane półprodukty i jedyne co w sobie zawierają to jedną mechanikę i najwyższy wynik, którym możemy się pochwalić wśród znajomych. Jeżeli chodzi o sam sprzęt, to do plusów możemy zaliczyć prawdopodobnie brak jakichkolwiek kosztów, bo urządzenie już posiadamy i w mojej opinii jest to jedyne co można uznać za pozytywne w tym rozwiązaniu. Bo oczywiście telefon nie służy tylko do grania. Potrzebujemy go także do robienia zdjęć, przeglądania internetu, a także komunikacji, bo przecież do tego są telefony stworzone. Dodatkowo wydajność w grach bardzo zależy od samego telefonu, więc jeżeli nie posiadamy czegoś z wyższej półki, to możemy spotkać się z przykrą niespodzianką, próbując ogrywać bardziej zaawansowane technicznie tytuły. Dzisiejsze smartfony nie posiadają także fizycznych przycisków do gry, co według mnie całkowicie deklasyfikuje tę platformę. Średni okres trwania rozgrywki w typowym smartfonie to około 3-4 godziny. Jeżeli dodamy do tego jeszcze wysoką jasność ekranu, Wi-Fi, synchronizację powiadomień w tle i kontroler, ten czas może zjechać nam nawet poniżej 1,5 godziny. A jak wiemy, dzisiaj bez smartfona to jak bez ręki. Dlatego też twórcy postanowili pomóc nam odciążyć nasze urządzenia komunikacyjne i zaczęli tworzyć konsole przenośne, do których właśnie chciałbym przejść. Na początek cofnijmy się do roku 2004, kiedy Sony zaprezentowało swoją pierwszą konsolę przenośną zwaną PlayStation Portable. Wyposażona jest w ekran LCD wielkości 4,3 cala, wyświetlający obraz o rozdzielczości 480x272 piksele. Posiada ona standardowy układ przycisków znanych ze stacjonarnych konsol PlayStation, a także jeden joystick używany głównie do poruszania się bądź sterowania kamerą. Jeżeli chodzi o same gry, to są one przechowywane na płytkach UMD. A jak wygląda sprawa z ich ceną? Są tanie jak barszcz. Największe tytuły możecie kupić już nawet za 20 zł, a wybór tutaj jest także niczego sobie. Chcecie poekspić w dobrym RPG-u? Macie do dyspozycji Kingdom Hearts czy Final Fantasy VII Crisis Core. Może chcesz się pościgać? Gran Turismo czy Wipeout zapewnią ci świetne odczucia. A jeśli chcesz po prostu dowodzić armią dziwnych stworzeń przy pomocy muzyki, seria Patapon z pewnością ci się spodoba. Mamy jeszcze do wyboru Metal Gear Solid, dwie części Grand Theft Auto, God of War i wiele innych pozycji. Jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, to możecie spokojnie grać nawet 7 godzin. I tutaj mam dla was pewną ciekawostkę. W pełni naładowane PSP może wytrzymać stan uśpienia nawet przez miesiąc. To samo tyczy się krytycznej baterii. Wiele razy miałem sytuację, kiedy grałem w GTA Liberty City Stories, po czym padała mi bateria, przychodziłem ze szkoły 4 lub 5 godzin później i podłączając tylko ładowarkę mogłem spokojnie wrócić do stanu, w jakim zostawiłem konsolę. Jeżeli chodzi o cenę samego sprzętu, to PSP możecie już kupić na aukcjach internetowych poniżej 150 zł. Trzeba jeszcze dodać, że części zamienne są o wiele tańsze, więc równie dobrze możecie kupić jakiś zepsuty egzemplarz i wymienić parę części, bo wyjdzie wam to naprawdę taniej. Oczywiście konsola ta doczekała się także swojego następcy, który nazywa się PS Vita i został zaprezentowany po raz pierwszy w 2011 roku. Ekran względem poprzednika zwiększył się do 5 cali, a także z tragicznego, jeżeli chodzi o kąty patrzenia czy grę pod słońce TFT, zmienił się w dotykowy ekran OLED. Dodatkowo tylny panel także jest dotykowy, a do standardowych przycisków dołączono dwie gałki analogowe. Płytki UMD zastąpiono kartridżami, które z pewnością były od nich trwalsze. Trzeba sobie szczerze powiedzieć, że Vita troszeczkę sobie umarł od ostatnich kilku lat, przez co gry potrafią kosztować tyle samo co te na PSP.
Jednak jak twórcy zakładają od tamtego roku, niebawem powinny się pojawić nowe tytuły, by ożywić tę platformę. Ale już teraz możemy zagrać w takie gry jak Uncharted Złota Otchłań, Rayman Origins, Danganronpa, Gravity Rush i wiele innych. Wite możecie już znaleźć na aukcjach internetowych za cenę 300 zł. Przenieśmy się teraz do wielkiego N, ponieważ ta firma w gałęzi rozrywki elektronicznej i przenośnej prosperuje już od ponad 40 lat, zaczynając od takich konsol jak Game & Watch, przechodząc przez Game Boya, a kończąc na Nintendo Switchu. Jednak dzisiaj chciałbym Wam przybliżyć dwie konsole, które z pewnością Was zainteresują, ponieważ posiadają nie jeden, a dwa ekrany. A mówię tutaj oczywiście o Nintendo DS-ie. Nintendo zawsze było znane z tego, że chce urozmaicić rozgrywkę, dlatego też ich konsola DS posiada dwa ekrany o wielkości 3 cali, z czego dolny jest dotykowy i można go obsługiwać zarówno przy pomocy dołączonego rysika, jak i wszystkiego, co mamy pod ręką. Gry przechowywane są na kartridżach, gdzie oryginalny DS, a także jego nowsza wersja DS Lite posiadają slot dla Game Boy Advance'a. Z racji tego, że jest to Nintendo, w grach dostajemy takie tytuły jak Przygody włoskiego hydraulika, Złapie wszystkie, czyli Pokémony, czy także Wymierzanie sprawiedliwości w sądzie, czyli Phoenix Wright. Jeżeli chodzi o czas pracy na baterii, to na najniższej jasności i wyłączonej łączności Wi-Fi powinna ona wytrzymać około 6 godzin. Jeżeli chodzi o mnie, to naprawdę polecam Wam kupić DS-a, ponieważ gry są bardzo tanie, przechowywane na kartridżach, a cena samego sprzętu oscyluje poniżej 100 zł. Spójrzcie tylko. To jest egzemplarz, który dostałem od kolegi na rzecz właśnie nagrania tego materiału i powiedziałem, że on będzie używany tylko i wyłącznie w celach edukacyjnych, a skończyło się na tym, że gram całe noce w Phoenixa Wrighta. Przejdźmy teraz do kontynuacji DS-a, czyli 3DS-a. Posiada on lepsze podzespoły, do przyrządów sterujących dołożono joystick i co najważniejsze, górny ekran posiada technologię 3D, do którego nie trzeba żadnych okularów. Z racji, że ma identyczny kartridże co DS, może bezproblemowo odtwarzać jego gry i wydaje mi się, że z tej funkcji będziecie korzystać bardzo często, bo jak powiedziałem w materiale o Nintendo Switchu, gry na 3DS-a potrafią być bardzo drogie i utrzymywać swoją cenę premierową nawet przez 3 lub 4 lata. Jego biblioteka to głównie kontynuacja wszelkiego tego, co możemy znaleźć na oryginalnym DS-ie i zawiera się w tym Mario Kart 7, Super Smash Bros., Pokémon, w tym najnowsza odsłona Sun & Moon i inne tytuły. Cena takiego urządzenia zaczyna się już od 300 zł i szczerze powiedziawszy za tyle zakupiłem swój egzemplarz od jakiegoś miłego pana na OLX-ie. No i na koniec mamy jeszcze Nintendo Switch, ale jeżeli chcecie o nim posłuchać, to zapraszam tutaj. I to w zasadzie kończy ten materiał. Prawdą jest, że nie powiedziałem wszystkiego o wyżej wymienionych konsolach, ale nie chcę, żeby ten film miał 20 minut, a pewnie każdy przed zakupem zrobi sobie jeszcze odpowiedni research. W mojej opinii powinniście kupić oryginalnego DS-a. A jakie jest wasze zdanie? Sekcja komentarzy jest wasza, jak zawsze. Tak więc trzymajcie się i na razie.